Kim jesteś? Kim jestem? Pytanie, kim jestem, ponieważ mi zdradziliście, trochę mnie wypłoszyło i zacząłem gorączkowo sprawdzać, co ja bym mógł ustalić na ten temat. I słuchajcie, trafiłem na świetny test, który mi się bardzo przydał. Większa wrażliwość na wizje i inne zmysły, bo mam coś takiego, mam trochę niższą temperaturę ciała, mam troszeczkę podwyższone ciśnienie krwi, zwiększone zdolności intuicyjne, przewaga niebieskich, zielonych oczu, mam rzeczywiście zielono-niebieskie, jasne włosy, chociaż zdarzają się rudowłosi, miłość do przestrzeni kosmicznej i astronomii. Słuchajcie, to mnie bardzo wkręciło, bo rzeczywiście mam coś takiego, ciągnie mnie do... Przestrzeń kosmiczna mnie zawsze interesowała i to absolutnie fascynuje mnie to zawsze. Poszukiwacze prawdy posiadają głębokie współczucie dla losu ludzkości. To ja bym to inaczej sformułował. Nie wiem, czy jestem poszukiwaczem prawdy, ale w pewnym sensie tak. I posiadam jakieś współczucie dla losu ludzkości, to na pewno. Poczucie misji w życiu. Zdolności zakłócenia urządzeń elektrycznych. Posiadam takie zdolności i nawet to się wiąże, utrudnia czasem robienie filmów, dlatego że no, w ekstremalnym przypadku zdarzyło mi się zakłócić działanie całej wytwórni filmów dokumentalnych w Warszawie i wysiadł generator, ale za tym generatorem zepsuł się rozdzielnia na całą dzielnicę po Wiśle. To był taki ekstremalny przypadek, kiedy rzeczywiście przyjechałem bardzo zdenerwowany do laboratorium WFD, bo dowiedziałem się, że został uległ zniszczeniu negatyw. I przyjechałem tak wzburzony, że wszystko mi się tam, że wszystko tam stanęło nagle. Towarzyszenie paranormalnych zdarzeń zdarza się. I to jest, słuchajcie, test na to, czy jest się Marsjaninem. Dalej jeszcze występuje dodatkowy krąg w kręgosłupie i tam jeszcze dodatkowe jakieś rzeczy, niewyjaśnione blizny na ciele na przykład. Bo wiele osób uważa, że wśród nas są Marsjanie. No i z tego testu wynika, że jestem Marsjaninem. Niektóre z tych punktów bardzo mnie no ta koincydencje się wydaje niemożliwe. No jak to jest, że akurat... Ja nigdy nie zastanawiałem się nad tym, dlaczego niektóre urządzenia techniczne przy mnie wysiadają, ale tak się dzieje. Przestrzeń kosmiczna, bardzo mi się to podoba. Jakoś zawsze zwracam uwagę na to, że jesteśmy pyłkiem i nasz los jest taki, naprawdę zależy od przypadku. Staram się patrzeć na swoich bliskich i dalszych i na nasz gatunek trochę czasem z boku, tak jak na inne gatunki. To można powiedzieć, że w zasadzie jestem Marsjaninem. Twoja pierwsza styczność ze sztuką filmową. Po raz pierwszy film mnie zaczął interesować, kiedy byłem jeszcze... że pierwsze takie wrażenie, które jeszcze... To nie było tak, że mnie zainteresował, tylko tak, że jakby zwrócił moją bardzo uwagę, to był film w telewizji, który zobaczyłem. Wtedy był to film... Jeszcze raz musimy zacząć to pytanie. Jak się nazywa taki reżyser eksperymentalny, bardzo odważny? Królikiewicz. Tak, tak. Jeszcze raz. Więc pierwsze takie silne wrażenie filmowe, pamiętam z dzieciństwa, byłem pewnie kilkuletnim chłopcem i zapamiętałem film, który był w telewizji. To był Na wylot Królikiewicza. I ten film był inaczej kadrowany, bardzo odważnie i tak bardzo mnie zainteresował, że jest czymś innym niż normalnie w telewizji, że ten obrazek jest zupełnie inny, że utkwił mi bardzo silnie jakby w głowie. A potem następne zetknięcia z kinem, no to jest okres szkoły podstawowej i liceum, kiedy chodziłem do Muzeum Kinematografii. W Warszawie jest takie kino, i zawsze dobrze funkcjonowało, które miało bardzo różne programy.
przekrojowe przez historię kina mieli sporo kopii. Bardzo często to były kopie czeskie z czeskim dubbingiem na przykład, albo napisami. Nie, to były napisy tylko. I większość jakby tych ciekawych prądów w kinie odbijała się jakby w tych przekazach. No naprawdę w tych programach Iluzjonu. Ja uwielbiałem tam chodzić i tam, no, spędzałem tam sporo czasu, także często raczej do kina niż do szkoły. Wtedy jeszcze nie bardzo wiedziałem, czy chcę coś robić. Nie bardzo to sobie wyobrażałem, czy będę się tym aktywnie jakby interesował. Ale bardzo mnie to interesowało, bardzo mnie to wciągało. Wciągały mnie te różne światy, wciągały mnie stopniowo coraz bardziej filmy obyczajowe, więc zacząłem się interesować też kulturą tych krajów, z których te filmy pochodziły. Jestem produktem jak gdyby udanym Iluzjonu Filmoteki Polskiej, że jakby te ich programy wzbudziły we mnie zainteresowanie kinem takim artystycznym i przede wszystkim zainteresowanie właśnie kinem. Dlatego, że te projekcje, mimo że kopie były zniszczone, to były zawsze projekcje kinowe, one zawsze miały swoich widzów. Nawet jeżeli było tych widzów mało, co się zdarzało, że było ich mało na sali, to byli to inteligentni widzowie, kochający kino, którzy fajnie reagowali. I to jest bardzo charakterystyczne dla takiej udanej projekcji, że widzowie rozumieją film, jakby podążają za błyskotliwą narracją. Jeśli film jest dobry, to zwykle jest tak, że posiada jakieś takie błyskotliwe cechy, które wymagają jakby złapania skrótów, złapania jakby języka. I z takimi widzami się fajnie ogląda film. Także to też był dobry element, to była piękna cecha tych projekcji w Iluzjonie, że nie tylko oglądało się dobre filmy, ale oglądało się je w kinie z ludźmi, którzy rozumieli te filmy i je lubili, i fajnie reagowali. No, dla filmów, które są z poczuciem humoru zrobione, to jest bardzo ważne, żeby był ktoś, kto reaguje, bo jest tak, że troszeczkę jakby film proponuje pewną konwencję i kiedy widzowie szybko zorientują się i przyjmą tę konwencję, to jak gdyby łatwiej się ten film ogląda. A żeby przyjąć tę konwencję, trzeba się czasem uśmiechnąć, czasem coś nawet głośniej powiedzieć. No, mi się zdarzało, że miałem takich kolegów i bardzo lubiłem z nimi oglądać, którzy z ostatniego rzędu tam robili swoje komentarze do postaci albo do różnych zdarzeń w filmie, do dialogów. I to mi nie przeszkadzało, bo jeżeli one były inteligentne, to była taka forma właśnie interakcji i sprzyjała jakby zrozumieniu konwencji, której film wymaga, po to, żeby się go dobrze oglądało. I to chyba przesądziło o moim zainteresowaniu kinem. A potem już w liceum robiłem filmy amatorskie. Wtedy już mi się bardzo podobało sklejanie, montowanie ich samemu, sklejanie tej taśmy. Podobała mi się kamera i używałem ósemki, szesnastki, więc nie przechodziłem wszystkie etapy jakby tej amatorskiego filmu, ale właściwie nie, do dzisiaj nie jestem pewien, gdzie przebiega granica między amatorskim a profesjonalnym filmem i nie jestem pewien, po której stronie sam jestem. Co było dla ciebie największym filmowym wyzwaniem? No, wyzwanie, czyli dla mnie jakby z trudności, z którymi się zetknąłem na planie, to były jednak trudności materii, którą chciałem opanować, sfilmować. Tak się złożyło, że w tych filmach zawsze ta materia była trudna, bo to jest tak, że trudna materia daje fajne efekty, że na przykład trudne osobowości albo amatorscy aktorzy, którzy są nieprzewidywalni, trudni
trudni do sterowania też, a więc trudni do współpracy, dają ogromną radość z rzeczy, które nieoczekiwanych rzeczy, które mogą jakby stworzyć. I no, wielkim wyzwaniem była dla mnie praca z na przykład od samego początku nawet z Olą Pruszyńską, bo ona była troszeczkę zamknięta w sobie. Okazało się, że ma fantastyczne cechy jako aktorka, ale nie od początku mogliśmy jak gdyby zrobić z tego, zdawaliśmy sobie sprawę, jak z tego skorzystać, jak otworzyć ją i w jakiej poetyce jak gdyby ona dobrze funkcjonuje. Potem ten sam problem miałem z Damianem Ulem, który zagrał w sztuczkach główną rolę, ale on był niezwykle aktywny, więc jakby całą ekipę wykańczał swoją aktywnością. Wiele osób musiało, znaczy jakby kilka osób musiało naraz jakby towarzyszyć mu, żeby zmieniać się i to było bardzo wyczerpujące. No ale potem z kolei w kolejnych filmach znowu z tą materią miałem jakieś wyzwania, dlatego że w Imagine musieliśmy stworzyć ekipę z znacznej grupy niewidomych. A dla niewidomych plan filmowy jest bardzo, bardzo trudny, bo oni nie widzą dokładnie, po co się robi pewne rzeczy, ale odczuwają bardzo silnie ten chaos, który wytwarza plan filmowy. I to jest dla nich bardzo męczące. Kręciliśmy w ogromnym upale, w skwarze takim portugalskim. I zdobycie koncentracji uwagi tylu osób naraz. Znaczy, a ten film był robiony z dużą dozą improwizacji, czyli te dzieci niewidome często mogły same znajdować właściwe odzywki lub proponować właściwe odzywki, czyli było dużo improwizacji. Improwizacja jest bardzo, bardzo trudna dla ekipy filmowej, no bo męczy filmowców. Nie wiadomo, kto się odezwie, w którym momencie, nie wiadomo, gdzie będzie akurat stał, czy akurat nie pada cień na niego, albo przeciwnie, czy nie świeci słońce. Więc improwizacja jest bardzo wymagająca i kiedy robi to naraz wiele osób, to zamienia się to w wielkie wyzwanie. I rzeczywiście Imagine było chyba największym wyzwaniem. Ale z drugiej strony pamiętam, że też bardzo trudne zdjęcia mieliśmy w pewnego razu w listopadzie, jak weszliśmy w demonstrację 11 listopada. I ponieważ nie uzgadnialiśmy tego z organizatorami, musieliśmy być jakby kręcić w sposób taki no, tajny. Nie ujawniać się jako ekipa filmowa. I to wymagało żeby w tym potoku, w tym tłumie, który jest bardzo dynamiczny, żeby ta ekipa normalnie funkcjonowała, mogła powtarzać ujęcia i tak dalej. Także to wymagało jakiejś logistyki bardzo trudnej. W sumie wszystkie te sceny były nakręcone w przeciągu mniej więcej pół godziny, czyli bardzo, w bardzo krótkim czasie, a i tak zrobiliśmy wtedy zdążyliśmy zrobić kilka dubli. Wymagało to jakiegoś takiego przygotowania, trochę zupełnie niefabularne warunki. Nawet często w dokumencie też tak jest, że jednak reżyser dokumentalny czy operator dokumentalny nie ukrywa się przed ludźmi, wśród których jest, nie ukrywa tego, że kręci. Dla nas to było, nie było możliwe, żebyśmy ujawnili, że są to zdjęcia ekipy filmowej. Nie dostalibyśmy zgody na coś takiego. A było też jeszcze tak, że w trakcie takich marszów dochodzi często do takich chuligańskich zdarzeń. I oczywiście też musieliśmy brać to pod uwagę. Więc
To chyba było, to były chyba tutaj jeden z trudniejszych planów. Jakby te zdjęcia w trakcie demonstracji 11 listopada były chyba technicznie najtrudniejszym przedsięwzięciem, jakie robiłem. I te sceny, jestem z nich zadowolony. Uważam, że są żywe, że widać, że to jest, że warto było wykonać ten wysiłek po to, żeby tę materię zobaczyć z bliska i tak wtedy, kiedy ona jest wymowna, kiedy jak gdyby rozumiemy emocje, rozumiemy treść, rozumiemy mowę ciała, jesteśmy na wyciągnięcie ręki od uczestników. To było dla mnie bardzo istotne, żeby taką uformować z tego, żeby pokazać, że to jest żywioł. W ogóle żywioły są filmowe, nie tylko jakby ludzki tłum, bardzo filmowe jest zawsze i ogień, woda, deszcz. Każda forma, każdy żywioł przyrodniczy jest bardzo filmowy, ale w fabularnym filmie ciężko, żeby ludzie byli tym żywiołem, bo to są na ogół statyści. A tutaj ja chciałem zbudować te sceny tak, żeby było widać, że to jest prawdziwy żywioł, że mamy do czynienia z autentycznym tłumem i żeby on miał swoją siłę, swój wyraz i żeby to zarazem były sceny w filmie fabularnym. Więc to było chyba trudne i to jestem zadowolony z tego bardzo. Z czego jesteś dumny? Często się zdarza, że nie dumę odczuwam, tylko pokorę, że w ogóle się coś udało, albo że tak blisko było do różnego rodzaju niepowodzeń czy nieszczęść, a jednak jakimś psim swędem się udało tego uniknąć. Na przykład w sztuczkach jest taka scena, która zawsze mrozi mi krew w żyłach, kiedy Krzysztof Ławniczak, grający pijaczka, schodzi z torów i ledwie mu się udaje zejść przed lokomotywą. Ta scena została przygotowana bardzo precyzyjnie i wymyślone, zostało nawet narysowane, zaznaczone, gdzie ma postawić nogi, żeby stać bezpiecznie, no bo on nie mógł się odwrócić za siebie i spojrzeć, jak daleko jest od torów, tylko musiał jakby wykonać to z tyłem. Ale źle stanął. Stanął o metr bliżej krawędzi i nie odwrócił się, jak gdyby nie zrobił coś strasznie ryzykownego. Nie wiem, co się stało, że to zrobił. W każdym razie pociąg naprawdę przejechał dosłownie za nim, o centymetry od niego, rozpędzony, tak, bo nie, ten pociąg jechał pełną szybkością, 100 kilometrów. I było włos od tego, żeby gdyby coś zaczepiło ubrania, a w tej scenie marynarka i spodnie tak falują. Gdyby cokolwiek tam zawiało tak, żeby zaczepiło za to ubranie, no byłoby straszne nieszczęście. Ale jakoś tak się filmowcom udaje, czasami im szczęście sprzyja. I raczej jestem wdzięczny za to, że w tych filmach tyle rzeczy szczęśliwie się ułożyło, mimo problemów. Także tu nie ma dumy, tu jest jakby takie poczucie, że udało się. Jakie jest twoje marzenie filmowe? Nie posiadam marzeń filmowych, nie mam czegoś takiego. Chciałbym mieć ten komfort, żeby robić film bez pośpiechu, ale to nie wiem, czy będzie mi dane, bo właśnie tak jest, że w filmie najdroższy jest czas. Więc nawet najwięksi reżyserzy często mają za mało czasu, nie mają go tyle, ile by chcieli. Taki już jest los reżysera, że właśnie tych dni zdjęciowych zawsze się wydaje za mało. Ja bym chciał, żeby było jeszcze kilka. Nie wiem, może kiedyś, kiedy już technika tak bardzo stanieje i udział jakby osób tak bardzo się skurczy, że ta ekipa będzie na tyle jakby kameralna, a więc tania,
że będzie można sobie tygodniami kręcić film. I to jest jakieś, to jest piękna rzecz. To mi się bardzo podoba w zdjęciach, w filmach przyrodniczych, że operatorzy mogą całymi dniami szukać albo czekać na właściwy moment, żeby punkt widzenia, który wiedzą, że jest dobry, sprawdził się, żeby tam się ktoś znalazł, albo żeby zaświeciło wtedy tam słońce, kiedy gdzie indziej jest ciemno albo jasno, żeby jakieś wybitnie fajne, oryginalne ujęcie zrealizować, a zarazem, żeby tam zagrały jakieś zwierzątka, czy nawet, żeby coś, jakaś była akcja między nimi. Więc to by było cudowne, gdybym mógł tak tygodniami sobie wymyślać, każde ujęcie osobno, patrzeć, kiedy, w jakiej porze dnia najlepiej je robić i zawsze pod tym kątem wybierać, to by było wspaniale. Czyli gdybyśmy żyli, każdy z nas 200 lat i to wtedy na pewno to marzenie byłoby łatwiej zrobić, zrealizować.